sobotnie popołudnie, no właściwie już troszeczkę po 12. Z Haldikiem kłaniają się Apolonii Szkot oraz Marek Rodziński. Witamy, proszę Państwa. Przed nami 21. rywalizacja tegorocznego Pucharu Mediamont. Jesteśmy na skoczni Trampolino d'Albène. Val di Fiemme w Dolomitach, we Włoszech, już tak dokładnie opisywać, w Unii Europejskiej, w Europie. No i proszę Państwa, dzisiaj na tym większym obiekcie będziemy skakać. Wczoraj na mniejszym, na mniejszej skoczni wygrał Jansen Butansu. Zaskakujące, czy nie? Powiem Ci, że troszeczkę tak, chociaż pierwszy skok miał bardzo dobry, ale to, co zrobił w drugim skoku, to jak awansował na to pierwsze miejsce, no to już przeszło wszelkie wyobrażenia. Szkoda tylko jeden minusik tych zawodów, że tego rekordu skoczni nie było. 2 centymetrów zabrakło wczoraj, dokładnie tak. Dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rekord skoczni, no nie będzie łatwo. Rekord skoczni od trzeciego Pucharu Mediamont, czyli od 4 lat, należy do Jarko Kimsesenena, 136,65. Czy do pobicia? Być może do pobicia. Zobaczmy, jak to wyglądało w kwalifikacjach, czy daleko było do rekordu skoczni. No proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć w sekrecie, że było daleko, bo najdłuższy skok oddał Karel Nurmsalu, 134 metry, drugi Sawyer Lokero, trzeci Filipe Vogt, najlepszy z naszych Janusz Wietrzybalko na miejscu 6. Pozostali z naszych, no powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej. Łukasz Sienkiewicz 32, Adam Bykmaszer 35. I nasz wicemistrz świata z tego obiektu sprzed roku, Mikołaj Jarosław, 37. Co ty na to, Apoloniusz? Troszeczkę boję się o tą formę naszych reprezentantów, bo inni po tej przerwie złapali, można powiedzieć, że drugi oddech, na przykład jak Antalainen, właśnie Butansu, Nurmsalu z diska skacze tak jak skakał, czyli w miarę dobrze. A u nas troszeczkę zrobił się regres po tej przerwie, więc no jeszcze Janusz jako takos się pokazuje, ale tylko w treningach i kwalifikacjach, bo no w konkursie właśnie ostatnio też i Januszowi nie wychodzi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pary, nasi skakać będą w parze numer 7, Łukasz Sienkiewicz kontra Wimowiko Lekanstałen. No i nie będzie łatwo. Ciężka przeprawa, chociaż Estończykowi wczoraj nie udało się wejść do drugiej serii, no ale to jest inna skocznia, to jest większa skocznia i myślę, że tutaj no będzie miał bardzo ciężką przeprawę Łukasz. Następnie w parze 10. Adam Bykmaszer kontra Kuzajmach Maavia Mahir. Też nie będzie łatwo. Też nie będzie łatwo, chociaż Francuz jest bardzo nierówny. Ja bym tutaj jeszcze poczekał, jeśli chodzi o tą parę, chociaż Adam Bykmaszer no skakał wczoraj katastrofalnie. Można powiedzieć, że skoczył wczoraj katastrofalnie, bo tylko w pierwszej serii. Dokładnie, tak. Para 12, Mikołaj Jarosław, Wojciech Becker. No, to no tutaj ja tutaj myślę, że no Wojtkowi widać, że skok w kwalifikacjach wyszedł i to bardzo dobrze. Tak. 14 pozycja, ale myślę, że w konkursie już nie będzie tak różowo i Mikołaj sobie poradzi z Wojtkiem. No, pamiętam, przed rokiem tutaj Wojciech Becker wyprawił córę na tej skoczni. No i jeszcze została para 6 od końca i tutaj, mimo że Janusz był 6, to tak mu się trafiło, bym powiedział, średnio. Średnio właśnie. Martin Jester-Mnisien to nie jest łatwy rywal, to jest, przypomnijmy, 4. zawodnik turnieju dwóch narodów. No a z takich ciekawszych par na końcu Karel Nurmsalu kontra Zdiskas Mlynarskiewicz. No to ciekawa para. No dwaj Katarczycy widzę, że tutaj sobie kwalifikacje opuścili. Dokładnie tak. Lokero z Kalisenem, ale ogólnie popatrz, że tych ciekawych par dzisiaj jest dużo. Wyrównanych. Hartmann Młynowy, Mikolajskiewicz Mat, Tarotsen Polichronidis, Ortensen Melbardis, Putansau Bejsfak. No jest bardzo dużo wyrównanych par i miejmy nadzieję, że tych emocji dzisiaj, proszę Państwa, nie zabraknie. Dosyć pochmurno dzisiaj tutaj nad skocznią Val di Fiemme, ale liczymy na zawody ciekawe. Jan Hartmann kontra Matthew Miror, Młynowy, to jest pierwsza para dzisiejszych zawodów. Hartmann sobie wczoraj nie poradził z tą mniejszą skocznią, zobaczymy jak będzie dziś, w dzisiejszym konkursie. No ale skok taki przeciętny. Przeciętny. I ja myślę, że tutaj Matthew Miror Młynowy może spokojnie wygrać, awansować do drugiej serii. Może wygrać, proszę Państwa, dzisiaj jak zwykle piątka sędziów. Na stanowisku pierwszym sędzia norweski Jonas Inbansen. Za chwileczkę nam wyświetli, kto na pozostałych stanowiskach. No skok Hartmana do najlepszych tutaj nie należał. Myślę, że Młynowy powinien sobie poradzić, ale to też trzeba uważać z tego typu deklaracjami, bo tutaj może być różnie. No jeszcze raz sędziowie na pierwszym. Jonas Inbansen z Norwegii. Na drugim Włoch sędzia gospodarz Damiano Adamoli Kucelli. Na trzecim stanowisku Nicolas de Sim z Francji. Na czwartym Carlson Bagginson z Norwegii. Ze Szwecji. I na stanowisku piątym Michal Doleżal z Czech. Młynowy. Normalnie powiedzielibyśmy, że to jest strzał do pustej bramki, ale zobaczymy, co pokaże Austriak.
No ale będzie, będzie w drugiej serii. No niewiele dalej, ale jednak skoczył lepiej Młynowy, 121 metrów, 3 metry dalej, 18,5, takie noty wliczały się do tej, do głównej noty Matthew Mirora Młynowego. Hartman w tym momencie jest pierwszym i ostatnim szczęśliwym przegranym. Myślisz, że Hartman może wejść jako szczęśliwy przegrany? No będzie ciężko z notą 112,9. Teraz te pary będą bardzo ważne, te, które będą tuż po nim skakać. No to Adamus Mikolajskiewicz kontra Joe Matt. No, mistrz świata z tego obiektu. Oj, Adamus bardzo wysoko wyszedł z progu, tylko troszeczkę ten niespokojny lot. No ale no może być liderem punktka, Adamus, jest pierwszy. 121 metrów, 20 od Carlsona Bagginsona. Tak jest, pozostali. Reszta po 19. Czyli bardzo wysokie noty dla reprezentanta Ukrainy. No i tymi notami wyszedł na prowadzenie, bo skok miał taki sam, jeżeli chodzi o odległość. 121 metrów, no ale noty o wiele wyższe. No nawet jak przegra tę parę, a jest to bardzo możliwe, no faktycznie ładne lądowanie, to wydaje mi się, że jest szansa, żeby tym Lucky Loserem w tych zawodach być. No ale jak na to zareaguje Joe Matt? Przypomnę jeszcze raz, mistrz świata z tego obiektu sprzed roku. Kwalifikacje ewidentnie mu nie wyszły, tak, 24 miejsce dopiero. No i zobaczymy teraz, jak sobie poradzi w pierwszej serii konkursowej. No poradził sobie nieźle, ale liczyłem na dłuższy skok Joe Matta. 23,5, no zobacz! I niskie noty dostał. 2,5 metra tylko dalej, a tutaj notami to jest chyba tylko 0,5. Pół punktu, tak jest. Bardzo niskie noty za styl, nawet tam 17,5 się pojawiło. Od chyba sędziego na drugim stanowisku. Czyli od sędziego... Chyba włoskiego. Damiana Damoliego Kucelliego. Wymagający zawodnik. Pamiętam taką historię z tym sędzią, kiedy on wcześniej... Odin Bansona się pojawiło. Odin Bansona, przepraszam. Ale jeżeli chodzi o Kucelliego, to pamiętam taką sytuację, że on był takim, można powiedzieć tutaj, sędzią, zgubiłem słowo, takim buntownikiem. Sędzią buntownikiem, ponieważ kiedyś on mieszkał, proszę Państwa, w Watykanie. On mieszkał w Watykanie, ma takie watykańskie korzenie, ponad jego ojciec jest księdzem. Coś średnio wyszło. Zenynero, proszę Państwa. W każdym razie mieszkał w Watykanie i miał być sędzią watykańskim, ale tam jakaś kłótnia pomiędzy tym sztabem watykańskim a Damiano Adamolim Kucellim wynikła, no i powiedział, że on odchodzi i założy swoją własną stajnię sędziowską. Kto chce iść z nim, może iść razem z nim, no ale nikt nie poszedł razem z nim. Tymczasem Fenix Tarotsen, nie, drugi sędzia poszedł, a Carlson Bagginson faktycznie razem z nim poszedł. Rzeczywiście Tarotsen tutaj stawał kiedyś na drugim, na trzecim miejscu. Wysoko leci tuńczyk, no teraz i będzie daleko, no i to już będzie licząca się, tak, 138 punktów. Bardzo ładny skok Fenixa Tarotsena, no i brawo, bardzo dobry skok. On tutaj podczas drugiego pucharu Mediamont stawał na drugim i na trzecim miejscu, czyli widać, że ten obiekt mu leży. No i ma szansę ten wynik powtórzyć, no bo nota 138 punktów to chyba dawała miejsce w piątce w kwalifikacjach, czy tam serii próbnej, już nie, nawet nie. Kwalifikacje. Ciekawe ujęcie kamery. No ładnie wylądowany ten skok przez Fenixa Tarotsena. Dobre noty, 20 od Doleżala, pozostali od 19 do 19,5. No a teraz Niko Polychronidis. Nie będzie łatwo. Dobre 23 miejsce zajął, no ale trafił na rywala dosyć mocnego. Przed rokiem tutaj na miejscu 19 podczas Mistrzostw Świata. Trafił, bardzo dobrze trafił na progu Greg, tylko zobaczymy, jak to teraz wykorzysta. Dobrze! Niezły skok, brawo! Bardzo ładny skok. 124,5 w kwalifikacjach, 126 w zawodach. No zobacz, jaki rozrzut, to od 18 do 19,5 punktu nawet to sędziowie. Damiana Adamoli Kucelli, widać, że ma swoją stajnię sędziowską, sędziuje po swojemu. Jeszcze wyjście z progu, dobrze trafił. Chyba troszeczkę za wcześnie zaczął to lądowanie. Myślę, że on jeszcze tu spokojnie 2 metry mógł wyciągnąć i dostać nawet lepsze noty. No to spójrzmy. Dosyć dużej wysokości podchodził do lądowania. No faktycznie. Może troszeczkę się przestraszył tej odległości Niko Polychronidis, ale noty i tak dobro, do 18 do 19,5. To dziwnie brzmi. No i Polychronidis jest pierwszym szczęśliwym przegranym i wydaje mi się, że skokiem 126 to on sobie załatwi to miejsce wśród
szczęśliwych przegranych. Kaimo Ortensen kontra Woldemar Smelbardis. Woldemar wczoraj na 10 miejscu. Najlepszy wynik w sezonie. Widać, że forma idzie do góry. U Ortensena też do góry. No też dobrze trafił Duńczyk. Jest spokojny, wysoki lot. No i ponad 120 metrów zdecydowanie. 123. Noty dosyć takie nie najlepsze. Tym razem Damiano Adamoli Kuceli. Najniższa nota. No on sędziuje, tak jak mówiliśmy, po swojemu. Po swojemu. I proszę Państwa, teraz Woldemar Smelbardis. Wczoraj 10, no i teraz kwestia tego, czy dobrze mu się skakało na tej mniejszej skoczni, czy jest po prostu w lepszej formie. Zawsze skakał dobrze na średnich skoczniach, ale może akurat teraz i forma. Oj, dobrze, Smelbardis leci wysoko. Będzie ale strasznie ustał tego skoku, ale jak rewelacyjnie 132,5 metra, ale szkoda. 132,5, upadł ajajaj. Leży, no proszę Państwa. No szkoda Smelbardisa, widać, że forma poszła do góry. Raz jeszcze, ale na progu jak dobrze. Jak wysoko w powietrzu, chociaż troszeczkę wydaje mi się, że nawet trochę jakby pasywnie leciał w tej próbie, no zobacz. Szkoda tego upadku, naprawdę byłoby prowadzenie z dosyć dużą notą. Ajajajaj. Smelbardis. Oskar Smelbardis. Tfu, Woldemar Smelbardis. Lądowanie. Trochę za późno. No i tutaj te nogi już mu się gniotły. Szkoda, naprawdę szkoda. Byłoby znowu bardzo wysoko po pierwszej serii. Ja nie wiem, on mógł nawet prowadzić. Być może, chociaż 132,5. No skakali tutaj dalej. No i ujęcie z Dorna. No zobaczmy, dodajmy tutaj około 27-30 punktów, które podejmowali sędziowie za styl do tej noty. A tutaj tak przed zobaczmy, no to by była nota w okolicach 140 punktów. 140 punktów. A tak, jest to nota ostatnia, 111. No i co? No i jak przegra, to nie będzie dopuszczony do drugiej serii. Tak tutaj jest. On niestety takich tutaj, no, super sytuacji nie ma. No dobrze, proszę Państwa, a teraz kto? Kauko Putansau kontra Anders Hurtado Beisvak. Na szczęście nic się nie stało zawodnikowi z Łotwy, a Putansau już płynie. Wie, że ma trudnego rywala. Dobrze, trafił na progu, ale to nie jest ta sama trajektoria lotu jak Smelbardisa. No i skok o wiele krótszy, ale ustany przede wszystkim. No ustany, więc będzie wyżej niż Woldemar Smelbardis. 123,5, trzecie miejsce, 122,3. To jest dobry występ reprezentanta Finlandii, ale tylko i wyłącznie dobry, nic więcej. Widzimy się, znowu sporo ludzi. Nie wiem, czy nawet nie więcej niż wczoraj. A za chwileczkę Anders Hurtado Beisvak. Dobre ma warunki. Wczoraj dobry wiatr na tych skocznych, ale jakoś te skoki nie są aż tak długie, jak się można było spodziewać. Beisvak. No Beisvak za to lepiej trafił od Putansau i będzie zdecydowanie dłuższy. No chociaż się zdecydowanie to bym trochę... 126,5, no to jednak sporo. 3 metry, no i lepsze noty dostał. 129,2. 6,9 punktu różnicy między tymi zawodnikami, więc to już jest spora różnica. No mając w pamięci ten wczorajszy konkurs, no to by była niesamowicie duża różnica. No tak. Wczorajszy konkurs jak najbardziej. To raz jeszcze jak skakał Anders Hurtado Beisvak. No dobrze, proszę Państwa, czyli mamy w drugiej serii Andersa Hurtado Beisvaga. Czy będziemy mieli w drugiej serii Kauko Putansau? No tutaj nie byłbym taki tego przekonany. Drugi taki loser. Drugi, no ale jeszcze troszeczkę tych będzie mocnych par, a teraz Irok Denotantor Cormoran kontra Hirobu Motaki. Ciekawy pojedynek, aczkolwiek myślę, że Bumotaki powinien sobie z Rokiem poradzić. Rok jak na progu, oj, trochę go postawiło. No to nie będzie dobry skok, to będzie krótki skok Iroka, chociaż jeszcze no, wyciągnął zobacz, w drugiej fazie. W końcówce nawet 124, dobrze, 124. No, ale odbiło się to na notach. Zdecydowanie ten niespokojny lot. No ale przyznaj, zaskoczył troszeczkę w końcówce Irok. 122,7 nota łączna, czyli to by była nota przed Kauko Putansau. Gdyby przegrał tą parę, byłby drugim szczęśliwym przegranym. No ale poczekajmy, co skoczy Japończyk jeszcze. Tutaj ta początek lotu średni, ale w końcówce ładnie wyciągnął Irok. Ładnie ułożone. No i doświadczenie swoje zrobiło. I rok noty takie no średnie, od 18 do 19. A teraz Hirobu Motaki. Hirobu Motaki, lider kadry japońskiej w tym momencie.
Hop. Za wcześnie chyba troszeczkę z progu, chociaż zobaczmy. No wygra tą parę. Wygrał tę parę. Zobaczmy tutaj. No, no zdecydowanie. Dobre noty. Jak na Japończyka przystało, wysoko oceniony. Wszyscy sędziowie z wyjątkiem Doleżala po 19,5. No Doleżal go poniosło, aż 20 dał. Dałbyś 20 na ten skok? No. Zobacz sobie w spokoju. 19,5, ale czy 20? No dałbym 20, gdyby ten skok był troszeczkę dłuższy. W okolicach 130, może trochę ponad 130 metrów, no i wtedy mógłbym dać tej 20. Moment lądowania. No ładne lądowanie. Tutaj nie bardzo było się do czego przyczepić. 88,5 na progu, dobry występ Bumo takiego, chociaż starocenem przygrywa dość wyraźnie. A teraz Łukasz Sienkiewicz kontra Wimo Wikole Kanstałen, więc pierwszy z biało-czerwonych, no... Nie mają łatwych parci, żaden z naszych nie ma łatwej pary, no warunki Łukasz ma troszeczkę niższe. Gawron puścił Łukasza, Lekanstałen będzie z góry oglądał, teraz oby tylko dobrze trafić Łukasz Sienkiewicz. Trafił poprawnie na progu, dobrze, no i teraz zobaczymy teraz ile ciągnie, teraz wyciągnie, ale to może być za mało. To jest ponad punkt konstrukcyjny. 122, no i znowu niższe noty ze stylu. 119,1, oj, to będzie nota. Za Adamusem Mikołajskiewiczusem, czyli jako czwarty lucky loser, gdyby przegrał tą parę Łukasz, no to można powiedzieć, że tym skokiem troszeczkę sobie pogrzebał szansę na awans. Poczekaj, no nikt jeszcze nie powiedział, że Lekanstałen skoczy dalej. No, ja już zakładam, że chyba troszeczkę dalej skoczy. No, ale powiedzmy sobie szczerze, no dwa miejsca jako lucky loser już są zarezerwowane, więc trzeba być w trójce. Teoretycznie tak. No dobrze, więc cóż, w FIS-ie Polacy średnio, niestety w Mediamondzie zaczyna też powoli robić podobnie, za Łukaszem tylko Młynowy, Hartmann i Melbardis, z tym, że Młynowy jest z drugiej serii, Melbardisa już na pewno nie ma, no a teraz Wimo Wikole Kanstałen, jak warunki, podobne do tych, co miał Łukasz, troszeczkę teraz wzrosło, 1.8, 1.9, 1.8, ruszył teraz Wimo Wikole Kanstałen, no i miejmy nadzieję, że skoczy słabiej. No i chyba nie skoczy słabiej. Chyba będzie zdecydowanie dalej. Oho, no to koniec. 130, ale lider. Skok, ależ noty. 141 dziesiąta nota łączna. No, to liczyłeś na przegraną. A tutaj Trochę poniosło. Ale zaskoczył Lekanstałen. No spodziewałem się niezłego skoku w jego wykonaniu, ale aż tak dobrego. Biedny strój na Lekanstałen, przynajmniej tak jak na niego patrzę, no zobacz. Ale mi się nawet podoba. No nie mówię, że mi się nie podoba, tylko że biedny. Estoński flani. No, odpalił teraz Lekanstałen, no i zobaczmy, 140 punktów, ale jeszcze troszeczkę jeszcze można skoczyć. Było wyciągnąć, no. Tak. A tak przysiadł troszeczkę Lekanstałen. No może właśnie po kołasie tego wczorajszego konkursu i tego upadku Kalisena. Ale no, ty zobacz. Postanowił troszeczkę wcześniej wylądować, no i chyba też to notę się odbiło, dostał bardzo dobre, wysokie 2,20. Ale też jakoś tak rozrzut wśród dokładnie sędziów mamy. Mogi kolega Stałem, przypomnijmy, człowiek, który słynie z tego, że hoduje ziemniaki i z tego się utrzymuje. Na razie niestety Polak został zmasakrowany, no a teraz para fińska. Juho Kutanen kontra wczorajszy zwycięzca Jansen Butansu. Troszeczkę słabiej w kwalifikacjach Butansu. Dopiero 18 pozycja, no ale zobaczymy co będzie w konkursie, a Kutanen raczej mu nie przeszkodzi. No nie, strasznie. Bardzo słaby skok. No przypomniał o swoich błędach teraz Juho Kutanen, 117,5, 14 lokata, 111,5. No i teraz będziemy mieli taki krótki filmik instruktażowy, określony głosem Apoloniusza, co zrobić. Jak nie skakać. Jak nie skakać, dokładnie. No już wyjście z progu spóźnione, ewidentnie. A potem zrobił ten swój charakterystyczny, można powiedzieć, błąd, który ale już nie, myśleliśmy, nie był aż że, tak silny teraz, że wyeliminował. No ale widzimy, jeszcze to w krew u niego idzie, ta agresja, ta młodość. Nie potrafi jeszcze czasami tego opanować, no i potem to się odbija na odległościach i na miejscach. Bo wiemy, że nawet wygrywać potrafi ten zawodnik. No oczywiście, że tak. No to teraz Jansen Butansu wczoraj wygrał. No dzisiaj na pewno będzie trudniej, ale wygrać parę z Kutanenem to jest jego obowiązek. No i Butansu. Kapitalny drugi skok we wczorajszym konkursie i ten skok będzie też bardzo dobry, dobrze, ponad 130 metrów. Dobra próba, 131, trzecie miejsce, 138,3.
Więc Janssen Butansu potwierdza powrót do dobrej formy. Ale zobacz, jaki to jest paradoks. Butansu upada, bardzo niebezpieczny upadek. Przecież on jeszcze skacze z tymi opaskami na żebrach. Jak to jest możliwe? Co tutaj może skoczka tak motywować do tego, żeby tak skakać daleko? Masz jakąś swoją teorię? Myślę, że to jeszcze tak zwane dozwolone środki farmakologiczne. Jakieś przeciwbólowe pastylki, czy tam jakieś dożylne specyfiki. I sobie jakoś radzi Janssen Butansu. No oczywiście wiemy, że te specyfiki muszą być dozwolone. Nie no, to ja wiadomo. No. Znaczy wiesz, są tacy, którzy stosują niedozwolone. No na razie w Mediamondzie nie było sytuacji dopingu, ale... Ale proszę Państwa, jak najbardziej, kto wie, być może w przyszłości, miejmy nadzieję, odpukać. Oby tutaj nikt się nie dał przyłapać na tym dopingu. No i teraz proszę Państwa, para... Teraz proszę Państwa para, no holendersko-niemiecka i to jest ciekawa para, bo Devin Reitziger-Vini Jens Kastel. Pamiętamy wczoraj Kastel czwarte miejsce, najlepszy wynik w tym sezonie. A teraz Reitziger-Vini. Potrafi daleko skoczyć Holender, no i ten skok może być przed niezły. Przed rokiem piąty ponad na tym obiekcie. 125, nie chyba nie, 120, równo. No ale dobre wysokie noty. No i te noty mogą go tutaj bardzo mocno uratować, nawet... Przy lepszym skoku Kastela wiemy, że noty u niego nie zawsze zdarzają się najlepsze. Zdecydowanie. Jeszcze raz Bondain, Reitziger, Vini, no tutaj już takie ujęcie bardzo dziwne. No i zobaczymy, co pokaże Jens Kastel. Wczoraj wielka szansa na zwycięstwo. Prowadził po pierwszej serii. Myślę, że też trochę nie wytrzymał tej presji związanej tutaj z prowadzeniem po pierwszej serii. Z prowadzeniem po pierwszej serii spadł na czwarte miejsce, ale to i tak jego jeden z lepszych wyników w historii występu w Pucharze Mediamond. Proszę Państwa, no a za chwileczkę Jens Kastel, wczoraj czwarty. Jens Kastel ma taki fajny, taki oldschoolowy kombinezon, powiedział. Taki niemiecki, no ale teraz Jens Kastel musi udowodnić, że jest w niezłej formie. Trafił na progu Kastel, no i teraz może być ponad 130-metrowy skok, no tam na tej zielonej linii. Na styku jest Kastel jednak! 128, no wygrał odległością. Odległością, bo notami przegrałby wyraźnie. 1,5 punktu przegrałby notami, no ale skoczył 3 metry dalej, no i tutaj to go uratowało. A więc, no, Jens Kastel, bardzo dobry skok, aczkolwiek to nie jest skok, któremu myślę, że będzie tak wysoko jak wczoraj. No tutaj trzeba skakać, myślę, w okolicach 132-3 metrów, aby być w tej grupie zawodników, która będzie walczyć o zwycięstwo. Na razie najbliżej jej jest Wimowi Kolekan-Stauen, 132 metry, 141. No a teraz, proszę Państwa, druga polska para. Łukasza Sienkiewicza mamy już z głowy, jego w drugiej serii nie będzie. W szczęśliwych przegranych prowadzi Reitziger-Vini, drugi Polichronidis, trzeci Cormoran, czwarty Butansau, piąty Adamus Mikolajskiewiczus, no a teraz ten z naszych, który wczoraj się bardzo ośmieszył, Adam Bykmaszer kontra Kuzaj Mahmawia Mahir. Adama Bykmaszera stać na dobre skoki, aczkolwiek po wczorajszym, no to tak się nie spodziewam jakiejś wielkiej rewelacji. Bykmaszer... No bardzo tak jakoś leniwie na progu, no ale zobaczymy co w powietrzu jeszcze z tego wyjdzie. Niezły skok wyszedł. Nieźle. No ale czy to starczy na Mahira? Może starczyć, może nie. No ja bym tutaj powiedział, że tutaj trochę na dwoje babka wróżyła, tak. Bo i Francuz może skoczyć rewelacyjnie, ale też skok może ich zepsuć. No ale powiedzmy sobie szczerze, no tym skokiem Adam Bykmaszer nas jakąś euforię nie wprowadził. No ale jest progres w stosunku do wczorajszego dnia, gdzie wygrał tylko o 0,5 punktu z Wallym Skarachowem. Ja ci powiem tak, nie wiem czy to jest taki wielki powód do dumy, że dzisiaj jest progres, no bo już o regres było bardzo trudno. Tak trzeba by skopiować jak tacha to taka z Lahti. No a teraz spójrzmy się na sytuację Adama, gdyby tutaj w tej parze przegrał, no to byłby trzecim szczęśliwym przegranym, więc... No już nikt nie mógłby go wyprzedzić, no jeśli chodzi o Lucky Loserów. No właśnie,
A na przykład jest para, przecież wietrzy Walkon, Martin jest ten Nissen jeszcze. O tak, no tak, zapomniałem. No właśnie. No właśnie. A teraz Kuzajmach ma Via Mahir. No i to chyba może być troszeczkę dłuższy skok Mahira, chociaż poczekajmy. No, no na styku, kto i wygra? Janowik Maczek, jest! O, jest! 0,4! 0,4! Jednak Polak wygrywa! No, no ty za styl dostał Mahir lepsze tutaj odległością. Tylko wygrał Adam Bykmaszer, te pół metra go uratowało. No to mieliśmy teraz furę szczęścia, proszę Państwa. No jest jakiś Polak w drugiej serii, jest w końcu. Uff. No powiem szczerze, tutaj w powietrzu wydawało mi się, że chyba przegra w tej parze nasz zawodnik, no ale jednak takim rzutem na taśmę Bykmaszer z Mahirem wygrywa i to Kuzajmach ma Via Mahir w tym momencie trzecim szczęśliwym przegranym. No i teraz będzie musiał się po tym muzułmańsku jakieś modły sobie odprawić, że może awansować. Hilkengri kontra Jarko Kim Chosenen, czyli bardzo dobry lotnik kontra rekordista skoczni. No Vri całkiem nieźle na, po wyjściu z progu, z tym, że no w drugiej fazie lotu jak nie on. Bardzo pasywnie w powietrzu, nie było widać w tym locie żadnej agresji, a były szanse na niezły skok. No tak, to jest skok poprawny oczywiście, ale no to jest skok, który daje mu miejsce. Ostatni, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze będą skoczkowie, którzy skoczą od niego gorzej. Jarko Kim Chosenen, rekordzista skoczni, wygrał tutaj przed 4 laty, czyli troszeczkę już czasu minęło. Troszeczkę siwych włosów więcej u Kim Chosenena. Ale z problemami po wyjściu z progu Finn, no i to nie będzie rewelacyjny skok. Wygrał oczywiście. Wygrał parę, ale dopiero 7 miejsce. 128,2. 126,5 metra, noty od 18,5 do 19 punktów. 7 miejsce, ale strata jeszcze taka olbrzymia. Do 3-4 miejsca nie jest. Znaczy do 4-5, bym powiedział. No. Proszę Państwa, wciąż w szczęśliwych przegranych Putan Sau i Cormoran na dwóch ostatnich miejscach, ale wydaje mi się, że te dwa miejsca to chyba nie będą dla nich zbyt szczęśliwe. No ale teraz Mikołaj Jarosław kontra Wojciech Becker. Ależ ciekawa para. No tutaj powiem Ci szczerze, że nie wiem czego się spodziewać. Nasz wicemistrz świata z tej skoczni, czy w końcu sobie przypomni jak tutaj skakać? Mikołaj ruszył. Trochę wstyd, że jest tym gorszym w tej parze, no ale zobaczmy Mikołaj jak będzie na progu. No ciągnie to jeszcze Mikołaj, nieźle! Brawo! Oj, no drżałem o ten skok. Tak się... Drżałem o ten skok po prostu. 131,8 nota. To jest nota na miejsce czwarte. Uff, ale tak się wydawało po wyjściu z progu, tak nisko, tak za mocno się wbił w te narty Mikołaj Jarosław. Ale jakby potem... No, wyciągnął to. Zdecydowanie, no bo zadrżałem już to po tej pierwszej fazie lotu, gdy mu te narty tak mocno odeszły od ciała, on jeszcze zaryzykował, położył się bardzo agresywnie na te narty, no i z tą prędkością całkiem niezło potrafił jeszcze odlecieć. Tak po japońsku leciał w końcowej fazie Mikołaj, lądowanie odcisnął. Trochę jak tak porównanie do fizy Domen Prevc. No troszeczkę taki, no. Nie wiadomo z czego, tak jak, jakim cudem, a odlatuje. Noty, powiem tak, przyzwoite noty, 131,8, nawet gdyby Mikołaj tę parę przegrał, to byłby pierwszym szczęśliwym przegranym. No strata do lidera jest tutaj spora, no bo to jest 8,3. A za chwileczkę Wojtek Becker, no coś mi się nie chce wierzyć, żeby Wojtek Becker miał pokonać Mikołaja Jarosława, no ale z Wojtkiem Beckerem wszystko jest możliwe. No poczekajmy, no, wszystko może zrobić. Oj, ale Wojtek chyba tego nie wygra, zdecydowanie tego nie wygra. No i mamy drugiego Polaka, Wojtek Becker się trochę skompromitował. Oj, po 16 punktów nawet noty. No to zobaczmy jeszcze raz na skok Wojtka Beckera, no. Trzeba powiedzieć jedno, Wojtek Becker jest w podobnej formie jak przed rokiem. Nic się nie... Oj, no nic się nie zmieniło. Przychodzi Waldi Fiemer i Becker bez formy. Tak jest. No ale ten przynajmniej 3,20 dostał. No i już można powiedzieć tak po Beckerowskiemu odpuścił ten skok. Wyćwiczył łydki przy lądowaniu. Ale tym razem telemarkiem nie wylądował.
to dziwne. No właśnie, już myślę, że wiedział, że tutaj nie ma sensu. No więc Wojtka Beckera żegnamy. No i chyba bez żalu na razie będzie tym, który będzie podpisywał listę startową. Listę z wynikami, przepraszam. Michał Polżadek kontra Juri Baranow. To też jest ciekawy pojedynek, chociaż Polżadek skacze nad wyraz słabo w ostatnich skokach. Skupiona twarz. Dziubaty nos jak Jakub Janda trochę, no ale... Spóźnił minimalnie ten skok, ale zobacz, jakby ten próg wyniósł w górę w pierwszej fazie. No i ponad 125 metrów. Proszę bardzo, 125 metrów, no a tak było... A tak było średnio po wyjściu z progu. No, tak jakby, jakby troszeczkę spóźnił ten skok, ale ten próg tak oddał mu tą całą moc, no, którą tam... Organizatorom bliżej kamery. Coś tak? Nie wyszło, nie zobaczyliśmy tego wyjścia z progu. Dziwne te ujęcia, tutaj widzimy. Ale coś nie wyszło, coś ta nie kamera. Wyszło. Coś nie wyszła ta kamera, no ale to czasami ma prawo zdarzyć. Juri Baranow, 13 miejsce w kwalifikacjach. No Juri może wraca wreszcie do skakania, bo jakby przespał ostatnie kilka konkursów. Juri Baranow. No on dla odmiany troszeczkę za wcześnie z progu. Zobaczmy, jak go od razu postawiło. No i 24 pozycja i żegnamy się z Kazachem. Trochę niespodzianka Juri Baranow. No skoczył na poziomie Hinkenbria. Z tym, że noty dostał o wiele lepsze. Powiem tak, jakby troszeczkę zamienili się kombinezonami, bo na treningach i wczoraj skakali zupełnie odwrotnie. No zawarił sprawę teraz Juri Baranow. Jakby bez takiej mocy wyszedł w to powietrze, jakby bez chęci, bez woli walki, to lewą ręką tak starał się coś zrobić, ale nic z tego. No to Michał Polżadek po dłuższej przerwie w końcu wyszedł mu lepszy skok, no i awansował do drugiej serii. No i na całkiem przyzwoitym miejscu, bo on chyba jest na miejscu... 11. 11. Znaczy przyzwoite miejsce, nie oszukujmy się. No ale ma pewny awans. No, powiedzmy sobie szczerze, no Rajcy Gerwini czy Polichronidis z tego awansu nie są tak do końca pewni. No nie są pewni, aczkolwiek wydaje mi się, że no spójrzmy na pary. Właśnie to tylko, żeby jedno nazwisko sprawdzić. Tutaj jest Galski, ale teraz ciekawa para. No właśnie, Bengalski, Jack Schlup. No właśnie, taka Ameryka Północna nam się tutaj będzie mierzyć. Chyba pierwszy raz mamy taką sytuację, że dwóch zawodników z Ameryki Północnej, aczkolwiek no faworyt tutaj niestety jest tylko jeden, Jack Schlup. Wczoraj bardzo niedostępny, jeżeli chodzi o wywiady. No, ale Bengalski całkiem nieźle na progu, z tym, że w powietrzu już duże problemy. Ale nieźle no, nawet. 120 metra, 119,5. Noty bardzo wysokie dla odmiany, no ale to nawet chyba nie da mu miejsca jako lucky loser. No nie. Tak jest, będzie już poza tą piątką. No ale ciekawostka, wyżej niż Matthew Miron Młynowy, który awansował. No Jan Hartman dał taki ładny prezent, można powiedzieć. No a teraz Jack Schlu, ale Bengalski tak skoczył lepiej niż się można było spodziewać. No, ta para może jest bardziej ciekawa ze względu nie na umiejętności, a na pochodzenie zawodników. Oj, trafił Jack Schlu, no i może być bardzo dobry skok. Brawo! Zabrakło w tej drugiej fazie, jakby się otworzył niepotrzebnie. To mogło być jeszcze dalej, to mogło być zdecydowanie dalej. No ale powiem ci, że Jack Schlu od czasów Alana Alborna, no to tutaj chyba najlepiej się prezentuje. No i miejsce czwarte jak na razie Amerykanina. Wczoraj w dziesiątce, na miejscu chyba dziewiątym z tego co pamiętam, skończył zawody Jack Schlu. Więc forma rośnie. No ale od turnieju dwóch narodów naprawdę dobrze skacze ten zawodnik. Ładnie wylądowane. No i Jack Schlu cóż, wyżej od wszystkich biało-czerwonych. Miejmy nadzieję, że Janusz Wietrzy-Balkon obroni honoru polskich skoków. Bo na razie to tak, no nie do końca dobrze. Średniawka. Onhet Irkutsk kontra Jaka Debilak. No Irkutsk latem prezentował się, delikatnie mówiąc, znacznie lepiej. No a teraz jak skoczy Irkutsk? No trochę za wcześnie z progu, widzimy, znowu go tak mocno postawiło po wyjściu z progu, no ale no, w okolicach 120 metra skok. Jak na siebie to nawet dobrze, ale na tle innych skoczków to oczywiście słabo. Debilak musiałby bardzo, bardzo zepsuć skok, żeby tutaj dać awans. Albo skoczyć na poziomie swojego rodaka, albo Hartmana. Skoczyć, no chociaż... Zobaczmy, jak to tu Hartman miał notę. 118, no właśnie. 112,9, tak jest. No to by musiał gdzieś w tych granicach skoczyć z tymi samymi notami.
jaka debilak, ale myślę, że sobie poradzi. Tak, no to też jest przecież wicemistrz świata z tej skoczni razem z Mikołajem Jarosławem. No i debilak, dobrze, 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 trafił na progu Słoweniec, będzie ponad 130 metrów i to zdecydowanie! Jaka debilak, 132 metry, czwarta lokata, 138,1. Notami tutaj przegrał, bo odległościowo to chyba to jest najdłuższy skok. 132,5, jaka debilak, 132 metry i miał lekan stały, ale on miał o wiele wyższe noty. Chyba nawet o 2 punkty wyższe noty dostał Estończyk od Słoweńca. No, przypomniał sobie, jak zagrać na tej skoczni. A więc jest poprawny skok w wykonaniu Jaki Debilaka, no nawet więcej niż poprawny. To jest miejsce czwarte za Butansu, Tarotsenem i Wimowiko Lekanstauenem. No, różnice nie są duże. 2 punkty raptem traci Debilak do Lekanstauenem. Z drugiej serii to jak najbardziej wszystko do odrobienia. Teraz Murat Brenner, nieudany skok w kwalifikacjach. No i trafia na Riku Pika Antalainena, więc będzie ciężko. Będzie ciężko, ale to też para z potencjałem na to, żeby był w niej lucky loser. No, musi naprawdę bardzo dobrze skoczyć. Nota w okolicach 130 punktów na pewno by się tutaj przydała Szwajcarowi. No i zobaczymy, czy tą notę uzyska. Może uzyskać, chociaż w drugiej fazie ten skok troszeczkę popsuł. Ale ile będzie tej noty? 125, to 14 miejsce. Jak tu miał Reitzigermin? No nie, 128. No to gdzie on tutaj był, Brenner? No byłby trzecim szczęśliwym przegranym. No to brak na granicy. Na granicy. Tutaj ta para, Wietrzy Balkon, Jestem Nisien, tutaj ona by zaważyła o awansie Murata Brennera. A może jeszcze para Adolf Stalinsberg, Wally Esgarra, Hoffman. Czy nie za bardzo, chyba nie. Ale chyba nie. No i Riku Pika Antalainen, lider Pucharu Mediamont. Pokazał wczoraj, że ta forma jakby szła do góry. No i zobaczmy. Ale szarpnął po wyjściu z progu Antalainen. Czyżby była jakaś niespodzianka? Chyba nie, no ponad 130. Wygrał tę parę, aczkolwiek 129. Noty niższe troszeczkę dostał. No i szóste miejsce, ale już to dosyć sporą stratą, ponad 7 punktów. No i nie do prowadzącego jest Lekanstauena. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, Antalainen po raz kolejny ma problemy na progu. Spójrzmy na to raz jeszcze. Zobaczmy, no bo ma ten styl taki, tego typowego lotnika prezentuje. No widzimy, od razu agresywnie poszedł na narty, widzimy, nie chciał wytracić w ogóle nic z tej prędkości. Czasami przy minimalnym jakimś błędzie na progu to się może dla niego bardzo źle skończyć jakimś bardzo krótkim, ośmieszającym skokiem. No to tutaj jest szansa na to, żeby Suirim Saminorej przybliżył się troszeczkę do Riku Pika Antalainena. A jak oceniony został Finn, też jest 19, 18,5, takie noty dostał Finn. Tak. Ciut wyżej niż zawsze, bym powiedział. No a teraz, proszę Państwa, pas netnej ziemia kontra Bastian Szowiara. No gdyby to był początek sezonu, to nawet byłaby to wyrównana para. Ale troszeczkę się pozmieniało, no i Bastian Szowiara niestety, znaczy albo istety, zaczął skakać lepiej. Pas netnej ziemia. Całkiem nieźle po wyjściu z progu, ale widzimy, to jest zupełnie co innego, co prezentuje Antalainen po samym odbiciu. No ale skok niezły, 115,5. Jak na siebie, to nawet dobrze. Noty, wszyscy sędziowie po 19 punktów. Ale oczywiście to nie jest skok, który da mu awans. No musiałoby się stać jakiś kataklizm, tak jak miał dwa razy Bogdani Tobogane. No ale pozostałe takiego szczęścia nie mieli. No a teraz Bastian Szoriara, dziewiąty. Mówi, że wczoraj miałeś okazję się spotkać z Bastianem, tak? Nie tak widzisz go. Widziałem go dwukrotnie nawet. Bastian. Szoriara! No ale będzie ciągnął ten skok, zobaczcie. No i pastetnie ziemia w drugiej serii. Ziemia! Ale sytuacja! Coś nieprawdopodobnego. Ale sytuacja! Co żeś się stało? Więc pierwsze punkty zdobędzie pastetnej ziemia. Co on zrobił po wyjściu z progu? Ja nie jestem w stanie agresywnie, za agresywnie opowiedzieć o tym. Ależ sytuacja! Więc będą pierwsze punkty dla Paza. Coś niebywałego! No to zaraz euforia na czacie. Zobaczmy. Ależ mocno się rzucił na narty. Potem te narty próbował nagle odeszły. Ale no niestety. Nie. Jeszcze walczył, ale to nie było w ogóle już prędkości, ani wysokości. Nic z tego skoku już nie mógł uratować. Szacunek, że próbował. No ale pastetnej ziemia. Zdobędzie dzisiaj punkty. Ależ sytuacja. Coś niesamowitego. Czyli przynajmniej jeden punkt, no ale nawet jak zdobędzie jeden punkt, to też mu nie da utrzymania.
To też mu nie da utrzymania. Ale zarobi pierwsze pieniądze. Pierwsze pieniądze zarobi. No, nie będzie to zbyt wiele tych pieniędzy. Ale zawsze, no. Ale zawsze. Na kebaba jakiegoś, na prawda? Kebaba, sam, czy, tak. Czy tam na paczkę papierosów, jeżeli, jeżeli pali. No i proszę Państwa, pas letniej ziemia w drugiej serii. Coś nie bywało. Tak dobrze skakał Szoriara, a nagle taka wpadka. No i dobrze, no cóż, no pas letniej ziemia, Argentyńczyk z punktami, a teraz Mariusz Kamieniuk kontra Hidetoshi przy Gajosu. Ładne są te stroje tych Ukraińców, przynajmniej mi się podobają. No i teraz Kamieniuk na progu jak? No i zobaczymy, Mariusz, no nie. Skok w okolicach 120 metrów, ale na to... Na swoim poziomie, powiedzmy sobie szczerze. To raczej nie starczy na przygajowcy, chociaż ja już... No poczekaj. Nic nie będę poczekaj. Takiego mówił. Proszę Państwa, no a teraz Hidetoshi przygajowcy, wydaje mi się, że powinien sobie bez problemu poradzić z Mariuszem Kamieniukiem, ale tak jak ty mówisz, to już lepiej nic nie mówić. Przygajosy. No poradzi sobie. Poradzi sobie i to z całkiem... Chociaż poczekaj! No. No to już chciałem powiedzieć, ale ten błąd w drugiej fasie lotu... 122. No skrócił ten skok na pewno w 6-7 metrów. No to miał teraz tutaj szczęście Hidetoshi przygajosu, bo leciał z jednej strony dobrze, potem popsuł, ale ostatecznie udało mu się wybronić. O tutaj, tutaj zaczynało. Za mocno się położył na narty. Proszę Państwa, czyli mamy teraz reprezentanta Japonii, dopiero na 22 miejscu. Bumotaki jest znacznie lepszy, bo jest na miejscu 9. No a teraz Zabal Muwryja kontra Suilim Saminorej, czyli doświadczeni zawodnicy, jeżeli chodzi o Puchar Mediamont. No ale klasa ich jest zdecydowanie różna. Zabal Muwryja, chociaż pamiętamy ten jego niesamowity skok w Sapporo. No i tego skoku raczej już tutaj też nie powtórzy. Na swoim poziomie skoczył Zabal Muwryja, 102 metry. No, tyle wskakano wczoraj na tej skoczni normalnej. 37 lokata, 77,1. No i Zabal Muwryja no musiałby się liczyć z tym, że jakiś cud naprawdę musiałby się stać. Chociaż Saminory już jeden cud zrobił w tym sezonie. Dał te punkty dla Bogdaniego Tobogana. No a teraz myślę, że jednak to nie jest ta forma, żeby robić cuda. Suilim Saminorej! No i zobaczymy, co pokaże teraz Litwin. No bardzo, bardzo agresywnie po wyjściu z progu starał się tutaj nabrać jak najwięcej wysokości, ale skok... No dopiero no, na ósme miejsce, zobacz jakie noty niskie. No nie, oj. Coś Saminorej jakoś ma tak w tych ostatnich skokach, że jakoś tak nie kładzie się strasznie mocno na te narty. To jest od początku tego drugiego, trzeciego periodu widać, zobacz. Coś, gdzieś mu brakuje tej agresji w powietrzu. Wysoko leci, jak zawsze wysoko. On się chyba wybija najwyżej ze wszystkich zawodników. Zobacz, strasznie duży kąt między głową a nartami. No jakby próbował... No właśnie nie wiem, co on by próbował tutaj tą swoją pozycją w locie znaleźć. Wydawało się, że Saminorej może nadrobić do Antalainena, a tymczasem on jest za jego plecami. No, za Mikołajem Jarosławem. Za Mikołajem Jarosławem. Mimo, że metr dalej, no ale te noty miał bardzo niziutkie. No i teraz para polska, ostatnia para polska. Martin Jestermnisien kontra Janusz Wietrzybalko. Trudny rywal, trzeba przyznać, trudny rywal się trafił naszemu zawodnikowi. No ale zobaczmy, co pokaże Martin w kwalifikacjach. 45 miejsce, ale teraz może być bardzo dobry skok! No i 130 prowadzenie i noty, dwie dwudziestki się pojawiły, no i ciężka przeprawa przed Januszem, no musi skoczyć jak najdalej po prostu, tylko może, żeby tutaj wejść jako lucky loser do drugiej serii. To, że wygra? No powiem ci szczerze, że no wątpię, czy Janusz jest w takiej formie, żeby tutaj aż tak daleko odskoczyć. No jejojoj, no ci Polacy dzisiaj jakoś nie mają szczęścia. Wprawdzie no dwóch awansowało. A więc Martin jest ten mission, potwierdza, że jest w dobrej formie. Wczoraj na tej mniejszej obiekcie, na mniejszym obiekcie słabiej, no ale dla niego to jest normalne skakać słabiej na mniejszych obiektach. No będzie ciężko,
Będzie ciężko, chyba trzeba będzie tutaj dmuchać w monitory, zaciskać kciuki, bo naprawdę wybornie zaprezentował się Martin Jestermnisien, stał 41,5. No i Janusz Wietrzybalkon. Dawno, proszę Państwa, tego nie mówiliśmy, no ale trzeba chyba to powiedzieć. Panie Januszu, wszystkiego najlepszego. Zobaczmy. 132,5 metra Jestermnisien, ale ta nota łączna, bardzo wysoka. Janusz trochę za wcześnie z progu, to nie będzie tak daleki skok. No i walcz o tego Lucky Losera, no i co? Exequo z Reitzingerwini. Noty go uratowały, tylko i wyłącznie noty. Noty, no ale skok nie najlepszy niestety. Nie najlepszy skok Janusza Wietrzybalkona. Co tutaj było nie tak, wyjście z progu. Wyjście z progu nie było takie najgorsze. Troszkę jak dla mnie za wcześnie, bo widać było tutaj ta pochodna tego za wczesnego wyjścia z progu, to nawet takie nagłe poderwanie nart tuż po tym wyjściu i wytracenie prędkości. No i Janusz Exequo z Reitzingerwinim chyba będzie jako pierwszy lucky loser. Coś z tą formą Polaków się, proszę Państwa, popsuło. Coś się z tą formą Polaków popsuło. Tak jak mówiłeś, Janusz Wietrzybalkon, Exequo z Reitzingerwinim jest pierwszym szczęśliwym przegranym. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to dla nas satysfakcjonujące. Nie jest to dla nas satysfakcjonujące, no ale cóż, cieszmy się z tego, co mamy. Janusz prawdopodobnie będzie w drugiej serii, no na pewno będzie. Paweł Sparisawlewicz kontra Kobe Kobi. Tutaj będziemy mieli już takie strzały do pustej bramki, chociaż pas pokażą, że niekoniecznie, ale Paweł, no poniżej 110 metrów. 108, 39 lokata, 17, 17,5, 17, no to już są ci skoczkowie, którzy raczej wielkich szans nie mają, a my przypominamy o typowaniu zwycięzcy tej serii, można na naszym profilu to typować, do wygrania dwie piosenki, które można puścić jutro podczas zawodów drużynowych na tym samym obiekcie. Kobe Kobi nie ma zbyt trudnego rywala, chociaż raz Tobogan też nie był trudny, a i tak przegrał. No, ale nie, Kobe Kobi zdecydowanie pokona tą parę, no i ponad 130 metrów skoczył Japończyk. 130! No i noty wysokie. 136, no już dobrze skakał na treningu. Szóste miejsce, piąte miejsce w kwalifikacjach. Więc widać, że to nie był przypadek, ładnie trafione. A widzimy, tych ludzi sporo się zebrało dzisiaj. No dosyć takiej wczesnej pory, jak na zawody w skokach narciarskich. I to we Włoszech jeszcze. No ale widać, ładna pogoda, może troszeczkę pochmurno. Wczoraj to wyglądało ładniej. Zobacz, tak jakby tam jakaś odwilż delikatna, no bo tak zielona trawka się troszeczkę zaczyna przebijać. No chyba jak w całej Europie. Coś z tą pogodą jest średniawka, no, taka. Dokładnie, my tutaj w studiu naszym w Warszawie, no zobacz, no tutaj jest zielono za oknem, tak między tymi blokami. Może taka zieleń, taka żółta trochę. Trochę taka podgniła zieleń. Podgniła, no. Tak jak strój Reitzingerwiniego trochę. Kobe Kobi szósty. Wciąż jestem Nisien przed Lekanstauenem i Tarotsenem. To jest pierwsza trójka. Wally Esgara Hoffnem kontra Adolf Stalinsberg. Wally czeka na warunki. Nie wiem, po co w zasadzie. No wczoraj bardzo dobry skok jak na siebie, tylko szkoda, że nieustany. 86 metrów z tego, co pamiętam, skoczył reprezentant Tuwalu, ale spóźnił niesamowicie. No i 93 metry, no to... No jest to skok na swoim poziomie. No, ale wczoraj lepszą notę uzyskał na najmniejszej skoczni. No i niewiele krócej wczoraj skoczył. No myślę, że Wally Esgara Hoffnem raczej jest bez szans na to, że... Aj, no tutaj to znowu się coś pokiełbasiło, że tak powiem. Chyba jest bez szans Wally Esgara Hoffnem na zdobycie punktów. No nie wiem, co by się musiało stać. Bo nawet załóżmy, że uda mu się... Załóżmy nawet, że uda mu się wygrać parę, bo ktoś zepsuje swój skok, no to i tak to będzie za mało, no bo nie sądzę, że w drugiej serii zdobył więcej niż jeden punkt, no a tutaj już jeden punkt nie daje utrzymania. Oj. Odepchnął trochę narty. No. Jest Esgara Hoffnem, jakby to powiedzieć. No jedno jest u niego pewne, ja? Ma równą formę, Wally Esgara Hoffnem. Adolf Stalinsberg. Czwarte miejsce w kwalifikacjach. Wydaje mi się, że powinien wygrać swoją parę. No raczej zdecydowanie. Ale to chyba jakiś taki wybitny skok nie będzie w wykonaniu Adolfa, chociaż jest ponad 130.
spokojny bardzo 131,5. lot. 131,5. Piąte miejsce, 138,2. No i powiem ci, Apolonii, że tam zaczyna się robić bardzo ciasno. No, powtórka z rozrywki. No i powtórka z rozrywki, aczkolwiek troszeczkę inni aktorzy dzisiaj. Ładny skok Stalinsberga, no tak spokojnie leciał. Jak nie on, bo on zawsze w tym powietrzu jakiś taki ma high fis. No i tak mało agresywnie na nartach położony, też jak... Jak nie on. Jak nie on. 138,2, piąte miejsce Stalinsberg za Butansu przed Debilakiem. Wciąż jest ten Nissen przed Wimowiko Lekanstałenem. Co ten Lekanstałen dzisiaj zrobił? No i teraz jeszcze tobogan i zaczniemy bardzo poważne skakanie. Tobogan jeszcze tutaj wypełni tę dziurę. Przeczyści tory. Z całym szacunkiem dla niego. No i ile? 90, 80. Ojej. No co, ile to było? 89. Ale fatalne są. Brzydkie to było. Brzydkie to było jak Joanna z Sumo. No, ładne porównanie. Przerywnik artystyczny, można powiedzieć. Zobaczmy raz jeszcze. Ale zobacz, jak tutaj się agresywnie rzucił. Co z tego, jak tutaj wyszedł jakiś taki cyrkowiec, akrobata. Ale telemarkiem. Ale no tak, telemarkiem wylądował. No ty tam jakie były, po 16,5, 17? No 16,5. Czekaj, wygrał z toboganem, czy z Wally, z Garanhoffem? Nie, przegrał. Przegrał, ojojoj. Niewiele, ale przegrał. Ale przegrał, no więc Wally. No i to już jest sukces. Filipe Vogt też wydaje mi się, że powinien wygrać w tej parze. No, właściwie to on sam skacze w niej. Chociaż zobaczmy, jakie problemy po wyjściu z progu Vogta, ale to samo co u Mikołaja Jarosława było. Wyciągnął, no, ale zepsuł tę próbę. Widzimy, wściekły jest Filipe Vogt. Dopiero 18, no. Dawno nie zdarzyło mu się tak popsuć skoku, no wczoraj właściwie. Drugiej serii popsuł Vogt, no i teraz też to nie była udana próba. No ja tam nie dojrzałem, jaką tam notę dostał. Taką, że jest 18. Taką, że jest 18, to chyba troszeczkę lepszy niż Janusz. No ale lądowanie to miało brzydkie. Coś wydaje mi się, no nie, gorszą notę. No, gorszą, 80, czyli będą blisko siebie. Ja myślę, że Vogt będzie w stanie zaatakować konkretnie w drugiej serii. No a teraz Lasse Kalissen. Dla niego ciekawa sytuacja, bo i Saminore i Antalainen nie są najwyżej. Więc jakby wyszedł mu ten skok, no to może troszeczkę nadrobić, bo już tam się zrobiło sporo znowu tych punktów, ponad 100. Kalissen. Wczoraj upadek w pierwszej serii, no dosyć dobrej odległości, 104,5 metra. Zobaczymy, jak będzie teraz w tym konkursie. Będzie daleko! I ładnie wylądowany. Daleko, no chociaż te noty. No ale noty niskie, no ale tutaj widzimy, jest taki ścisk. 135,8 daje ósmą pozycję, ale to nie jest jakaś tam duża strata jak na Kalissena. 6 punktów różnicy między prowadzącym Martinem Jestem Nissen a Kalissenem. Jestem Nissenem chyba. No, to tak dziwnie brzmi trochę. No dziwnie. A jak dziwnie brzmi Michałowi Żyże, też dziwnie brzmi. No i zobaczmy, Lasse Kalissen tak lądował. Powiedziałbym, że noty troszeczkę wyższe bym dał. No też. O pół tak punktu przynajmniej. 135,8, ósme miejsce Kalissena, no wyżej niż Saminore, wyżej niż Antalainen, ale oni są dosyć blisko, niewiele wyżej. Się, więc tam będzie w drugiej serii bardzo ciekawie. I Sawyer Lokero, kto wygra tę parę? No zobaczymy. Widzimy, jest aplauz. Jakiś taki troszeczkę nieśmiały, no ale zobaczymy, co pokaże teraz popularny Arbus. I będzie I daleko! Wygra tę parę chyba w Sawyer Lokero! Wygrał! Tak jest! Chociaż też, dopiero też siódme styku, miejsce. Siódmy. Patrz, jakie jeszcze niższe noty. Jeszcze niższe noty, no. No, tutaj było bardzo blisko. Gdyby nie ta odległość, przegrałby prawdopodobnie parę. Ależ tam będzie ścisk. Ależ tam będzie ścisk. A więc Sawyer Lokero wygrywa parę z Kalissenem na swojej ziemi. Ładne ujęcie. No, nie powiedziałbym, że bez problemu wygrał parę. No, ile on tam skoczył? 132 metry chyba. Widziałem, że bez problemu?
widziałem. A ja nie wiem. Nie, bo tutaj chciałem zobaczyć odległość i notę. Ile stracił, jeżeli chodzi o... bardzo dużo stracił, jeżeli chodzi o styl. No, to dużo stracił, zobacz tutaj. Tylko jeden to jest najdłuższy skok! Tak jest, tylko 1,2 dostał, wygrał z Lasse Kalisenem, no. A 2,5 metra dalej, no proszę Państwa. No i dwóch Katarczyków. Zdiska Smenarskiewicius kontra Karel Nurmsalu. No, na pewno wygra tę parę Katarczyk. Zobaczmy, Zdiskas. Dobrze, bardzo dobrze trafił na progu z Zdiskas. Teraz będzie może ale bardzo dobry skok. Ale daleko niestety z Zdiskas. No i daleko. Zobaczmy, 132. I czwarty! Też noty za styl jakieś nie były za wybitne. 138,6. Ale są w formie Katarczycy po tej przerwie. No a zaraz Nurmsalu, który wczoraj był drugi. Niezwykle równa forma. No cóż, no to Zdiskas będzie się dzisiaj liczył. Już jest na miejscu czwartym. Świetny skok z Zdiskasa. No i zobaczymy, jak odpowie Karel Nurmsalu. Stać go na pewno na tutaj jeszcze dłuższy skok. No ale widzimy, jak znowu tutaj ważne będą noty za styl. No, przysiadł Zdiskas konkretnie, przysiadł. Zobaczymy, Karel Nurmsalu. Najdłuższy skok na w kwalifikacjach. 134 metry. Czy jest w stanie to powtórzyć w zawodach? Wiadomo, że Lekanstan będzie na podium po serii pierwszej. Jester Mnichel będzie na podium. No ale teraz Karel Nurmsalu. Zobaczymy, stać go na pewno na dalekie skoki. No na pewno troszeczkę trema go zżera, mówiąc tak kolokwialnie, ale trafił bardzo dobrze. Nurmsalu będzie bardzo daleki skok. Kapitalna forma Nurmsalu. 135. No to jest pozamiatane, chociaż tylko jeden punkt przewagi nad Austriakiem. No, potwierdził formę. Potwierdził formę Karel Nurmsalu. Wczoraj drugi. Teraz będzie pierwszy. Czyżby drugie zwycięstwo w tym sezonie Karel Nurmsalu, ale jak wysoko leciał. Coś niesamowitego. No, taki skok, który z wysokiego takiego C zakończył to oj tak, tą pierwszą serię. 135 metrów, jedyna odległość ponad Hillside. No i gdyby nie te niższe troszeczkę noty, byłoby chyba już no, po wszystkim. Ale niesamowity skok. To trzeba przyznać, że skoczył nieprawdopodobnie dobrze Karel Nurmsalu. No to... a jeszcze się tak troszeczkę te narty rozjechały przy lądowaniu i chyba za to odjęli sędziowie. No ale ja bym aż tak mocno tych punktów nie odejmował. No 19 by się należało. Jak najbardziej, jednak odległość była wyborna. No, kapitalny skok. Kapitalna próba reprezentanta Kataru. Pozuje. Pozuje. Karel Nurmsalu. No więc proszę Państwa, po pierwszej serii będzie na prowadzeniu. Czy wygra? To ciężko powiedzieć, ale na pewno jest ku temu potencjał. No, strata drugiego i trzeciego zawodnika nie jest jeszcze taka największa. Ale widać, że Nurmsalu jest w dobrej formie. No ale właśnie, Nurmsalu chyba jest z tych zawodników najrówniejszy. 142,5. Nie sądzę, żeby tutaj Martin Jestem Niesień czy Lekanstein powtórzyli takie dwa fantastyczne skoki jak w pierwszej serii. Chociaż, no zobaczymy, wszystko jest możliwe. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, najwyższe miejsce Mikołaj Jarosław, 14. Obawiam się, że to jest to, na co w tym momencie stać naszych. To jest troszeczkę przerażające. Janusz Wietrzy Balkon, 20. Adam Bekmaszer, 26. No i to byłoby na tyle, bo Łukasz Sienkiewicz, nawet gdyby to nie no było za młody KO. Zobaczmy, co z tym Melbardisem, czy go dopuszczają, czy nie. Dopuszczają! No, jest Melbardis. A, no to pastetnej Sienia! Bez punktów! Może być bez punktów. No właśnie, ależ pek. Dopuścili Melbardisa. No to pas będzie bez punktów. No bo raczej nie jest w stanie skoczyć tak daleko, żeby tutaj wyprzedzić, nadrobić punkty nad Melbardisem. No chyba, że ktoś wybitnie zepsuje, no to może wtedy, no ale obawiam się, że może być ciężko. Nurmsalu, Jester Mnichel, Lekanstein, to jest pierwsza trójka po tej serii. Potem Tarot, Semmelnarskiewicius, Butansu, Stalinsberg, De Vira, Lokero, Kobe. Kto będzie miał największe szanse na zwycięstwo, będziemy dyskutować już po
przerwie. A na razie, proszę Państwa, to tyle spod trampoliną d'Albany. Jeszcze raz potwierdzenie. Mel Bardis dopuszczony do tej drugiej serii. Asnek jest ze mną, mimo tego, że awansował, to może nie zdobyć punktu. Dobrze, proszę Państwa, więc drugą serię rozpoczynamy o godzinie 13:20 za 13 minut. Póki co chwila przerwy. Kłaniamy się.